Projekt pod nazwą Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej miał na celu zapewnienie mieszkańcom regionu, przedsiębiorcom, administracji publicznej, szpitalom i szkołom dostępu do usług szybkiego przesyłu danych. Długość wybudowanej sieci wynosi 4,5 tysiąca kilometrów. Składa się ona z 576 punktów dystrybucyjnych oraz 31 węzłów szkieletowych. Na uwagę zasługuje też fakt, że projekt został rozliczany jako jeden z pierwszych w Polsce i jest stawiany przez na przykład Europejski Trybunał Obrachunkowy za wzór do naśladowania dla innych województw. Należy również podkreślić, że komplementarnym względem tego projektu było działanie 2.8, gdzie do tego szkieletu wybudowanego w ramach sieci szerokopasmowej dobudowano ostatnią milę, czyli prowadzono bezpośrednio światłowód już do poszczególnych jego odbiorców. Wielkopolska sieć szerokopasmowa jest swoistą autostradą telekomunikacyjną. Przyłączaniem do sieci na tak zwanej ostatniej mili zajmują się operatorzy lokalni. Właścicielem sieci jest spółka Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa. Natomiast samą siecią zarządza wyłoniony w postępowaniu konkurencyjnym operator infrastruktury. Zadaniem, jego głównym zadaniem jest dostarczanie usług hurtowych. Chciałbym tu podkreślić, że hurtowych, czyli operator nie dostarcza usług bezpośrednio do odbiorcy końcowego. Usługi dostarcza do operatorów, innych operatorów telekomunikacyjnych, których zadaniem jest budowa sieci w poszczególnych miejscowościach i dostarczanie już wtedy właśnie tych usług do mieszkańców, do Wielkopolan. Wielkopolska sieć szerokopasmowa stanowi też niezwykle istotne narzędzie dla możliwości rozwoju obiegu elektronicznej dokumentacji medycznej, tak, do którego mogą przystępować szpitale z terenu województwa wielkopolskiego, co w znacznym stopniu usprawni i polepszy jakość świadczonych usług medycznych i będzie dużym ułatwieniem również dla samych pacjentów. W trzech szpitalach należących do Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii wprowadzono internet bezprzewodowy. Lekarze mają do dyspozycji tablety zamiast papierowych kart pacjenta. Wprowadzono też karty magnetyczne, które są jednocześnie identyfikatorami, kluczami i podpisem elektronicznym. Szpital dysponuje zarówno siecią światłowodową, jak i siecią bezprzewodową. Uruchomiliśmy aplikacje, usługi, które pozwalają na podpis elektroniczny. W związku z tym dokumentacja jest przeglądana w wersji elektronicznej za pośrednictwem urządzeń przenośnych, jak tablety. Pozwala to w szybki sposób dotrzeć do aktualnych wyników pacjenta, badań laboratoryjnych, badań tomografii komputerowej. Pacjenci zyskali możliwość rejestrowania się przez internet, a także sprawdzania wyników swoich badań. Technologia wkroczyła również do szkół. Uczniowie coraz częściej korzystają z e-podręczników. Zamiast kredy pojawiają się tablice multimedialne i iPady. Projekt doprowadzenia szerokopasmowego internetu do każdego zakątka Wielkopolski zakończył się sukcesem. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich region zbliżył się do Europy.